Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w środę 25 maja 2022 roku. No miałem już iść spać, jest godzina w sumie po 11 wieczorem, jak to się mówi, albo po 11 w nocy, 23:15, ale niestety obejrzałem przed chwilą kawałek nagrania pewnego księdza. No i powiem wam szczerze, że jak nie zrobię tego nagrania, to spokojnie nie zasnę. No nie będę mógł zasnąć spokojnie, czekając do rana z tym, żeby po prostu móc się trochę wypowiedzieć odnośnie tego nagrania. Więc muszę to nagranie zrobić teraz i podzielić się z wami, bo naprawdę włosy dęba stają, jak parafianie mają naprawdę gdzieś zindoktrynowany ten mózg. I nie wiem, co się stało z tym narodem polskim, bo ja pamiętam, przynajmniej będąc jeszcze młodym chłopcem, jakoś dostrzegałem to, że w sumie naród polski ma naprawdę wspaniałych myślicieli, prawda? Ludzi, którzy naprawdę potrafią rozsądnie myśleć. I patrząc tutaj po komentarzach tych katolików i ogólnie patrząc po narodzie polskim, który jakby nie było, jest bardzo dużo katolików w Polsce przecież, nie? To rzeczywiście parafianie, to rzeczywiście tak jak sam ten termin określa tych ludzi, określa ich słusznie ten termin, bo naprawdę ja nie wiem, jak można być tak naprawdę bezmyślnym, żeby żaden katolik, czy to jest możliwe, że katolik naprawdę tak bez... nie wiem już jak powiedzieć. Czy to jest możliwe, żeby katolik naprawdę tak ślepo wierzył tym księdzom we wszystko, co powiedzą? Przecież ci księża tym parafianom sikają prosto w oczy, a parafianie mówią, że to deszcz z nieba pada. No, woda święcona. Ksiądz... Dobra. Przejdźmy do tego nagrania. Jak będziecie oglądać to nagranie, to jest kilka parę minut, to zobaczcie, jak ten ksiądz, który będzie mówił te naprawdę bzdury, jak on będzie w sposób szyderczy uśmiechał się pod nosem. Ci, którzy oglądają mój kanał, oglądali też, znają kanał Alberta, protestantyzm to ignorancja, prawda? Alberta Misjonarza, żyjącego w Chicago. Już spotkali się z takimi właśnie tłumaczeniami odnośnie drugiego przykazania, które mamy w dekalogu. Słyszeli już na pewno to, w jaki sposób usprawiedliwia bałwochwalstwo w kościele rzymskokatolickim Albert. I to wszystko może być, ale jeśli już te same bzdury są mówione na kanale, to ja wam powiem, kanał był kiedyś Deus Volt, teraz się zmienił na ksiądz Michał Chaciński. Tytuł nagrania jest Rozpacz, wątpliwości w wierze, herezja, apostazja, schizma. Herezję to z pewnością mówi ten ksiądz w tym nagraniu. To tak wygląda, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Powinno dobrze być widać. O. Okej. I to jest ostatnie nagranie, które akurat ukazało mi się teraz godzinę temu. No, świeżutkie nagranie. Co tutaj się dzieje? O, musimy przejść do playu. Więc posłuchajcie sobie, jak ten ksiądz teraz będzie w bezszczelny sposób mówił do tej kamery, gdzie jakby nie było, mamy 43 tysiące subskrybentów, prawda? I zwróćcie uwagę, w jaki sposób szyderczy będzie się, w sposób taki głupkowaty, uśmiechał pod nosem, podczas gdy będzie mówił te kłamstwa, które za chwilę usłyszycie. No, mi ręce, naprawdę to się mówi, ręce opadają, jak coś takiego się słyszy. I dziwnie bierze, że naprawdę ludzie, którzy są katolikami,
naprawdę nie potrafią rozsądnie myśleć. A już szczególnie w dzisiejszej dobie, gdzie naprawdę no, to już nie jest tak ciężko, jak kiedyś było, że rzeczywiście Kościół mógł pewne rzeczy ukrywać przed ludźmi, mógł ich omamić swoimi mądrymi słówkami i tak dalej, ale nie dzisiaj. I dzisiaj, kiedy już mamy taki poziom, można by powiedzieć, dzięki temu, że jest internet, no ja nie wiem, że ten ksiądz w ogóle wstydu nie ma z takim tłumaczeniem bałwochwalstwa, które ma miejsce w KRK, takie rzeczy mówi, że ten ksiądz w ogóle wstydu nie ma. Ja to się dziwię, no. Kiedyś ludzie w Polsce naprawdę potrafili rozsądnie myśleć i ja sądzę, że dawniej, nie wiem, no, takiemu naprawdę rdzennemu Polakowi, jeszcze powiedzmy tam nawet z 50 lat do tyłu, jakby taki ksiądz powiedział prosto w oczy taki bzdet w telewizji na przykład, prawda, na antenie programu polskiego, no to przypuszczam, że tam, nie wiem, no, zebrałby bombki jej jak się należy, prawda? Chodzi mi oczywiście o krytykę. Tutaj, nie wiem, bezwstydnie takie rzeczy, słowa padną. No ja normalnie, jakby ten ksiądz mi w taki sposób mówił, uśmiechając się pod nosem te bzdety, to wierzcie mi, że nawet już teraz, jak go oglądają, to mnie tak ręka świerzbi, żeby go z liścia pociągnąć za te kłamstwa, które tak w żywe oczy mówi, się głupio uśmiecha. Zobaczcie sami. A, mistycyzm? Ksiądz wam prawdę powie. Laudator Jezus Chrystus. Zaczynamy omawianie tego, od czego w zasadzie powinienem zacząć, czyli pierwsze przykazanie Boże. Ale ze względu na to, co mówiłem w ostatnim odcinku, takie skrótowe opowiedzenie znajdowało się już w rekolekcjach, które także znajdują się na tym kanale. Co mówi pierwsze przekazanie? Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Księga Wyjścia, 20 rozdział, wersety 2-5. I także Ewangelia według świętego Mateusza, 4 rozdział, werset 10. Jest napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, Jemu samemu będziesz służył. Bardzo często pojawiają się takie różne wątpliwości. Są takie osoby, które systematycznie, chyba ich misją życiową jest to, żeby wrzucać takie komentarze, że Kościół zmienił treść drugiego przykazania i pierwszego, ponieważ tu wprost jest napisane o tym, że nie wolno czynić żadnej rzeźby. To tutaj od razu tak też bardzo dużym skrótem myślowym, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ci, którzy piszecie te komentarze, ale pojawił się w międzyczasie Bóg, czy było zawsze, ale w międzyczasie tu na ziemi, ponad 2000 lat temu, Jezus Chrystus. Kojarzymy? Mam nadzieję, że tak. I wiemy, jak wyglądał. W związku z tym, że wiemy, jak wyglądał, jaką miał grupę krwi, mniej więcej ile miał wzrostu, jak wyglądało jego umęczone ciało. To się na chwilę zatrzymam. Ja nie wiem, skąd Kościół ma takie informacje. Ja po raz pierwszy w życiu słyszę, że Kościół wie, jaką grupę krwi miał Jezus Chrystus. To może zróbmy tak, bo ja to nagranie i tak umieszczę pod tym nagraniem i się pytam tego księdza Michała Haczyńskiego. Proszę księdza, niech ksiądz powie w takim razie, na jakiej podstawie wiecie, jaką grupę krwi miał Jezus Chrystus. No bo wiem, że 2000 temu raczej no, nikt jeszcze mikroskopu nie posiadał i no i medycyna nie była tak przecież zaawansowana, jak jest dzisiaj, nie? Chyba, że jakiś oczywiście znowu macie jakieś poukrywane pewno jakiś tam, nie wiem, kawałek drewna z krzyża,
rdza z gwoździa może tam gdzieś jest schowana, czy coś innego, nie wiem, co za jakieś tam mogą mieć kawałki materiałów, jakiś z płótna, czy coś, nie wiem, może całun turyński się okazuje, że to jest tak już dowiedziony, że z niego można wziąć próbkę DNA krwi Jezusa Chrystusa. Mniejsze z tym, w każdym razie widząc, że wiecie, jaką grupę krwi miał Jezus Chrystus i widząc, że na przykład no, w szpitalach bardzo często przecież jest potrzebna grupa krwi do transfuzji, prawda? Więc skoro Kościół naucza, że w tak zwanym opłatku, w tym opłatku zwane Eucharystią, jest prawdziwe ciało i przede wszystkim prawdziwa krew Jezusa Chrystusa, wiedząc, że wiecie już, jaką grupę krwi miał Jezus, to przestańcie ludzi już tutaj dupę zawracać ludziom, żeby byli honorowymi dawcami krwi i tak dalej. Krew Jezusa Chrystusa przypuszczam, że jest uniwersalna, ale jeśli nie, to przynajmniej w przypadku odpowiedniej grupy krwi, kiedy trzeba do transfuzji, proszę wysłać księdza do takiego szpitala z opłatkiem. Przecież to jest, jakby nie było, krew, prawdziwa krew Jezusa Chrystusa, tam no nie wiem, niech weźmie ileś tych opłatków, niech weźmie całą tą, jak to się mówi, ten dzban, w którym jest tam tyle tych opłatków już gotowych, niech wyciągnie, prawda, i niech biegnie z tym kielichem Eucharystii, tam tyle tych opłatków jest tak dużo, że do transfuzji do niejednej transfuzji wystarczy, prawda? No, widząc, że no, takie cuda potrafi Kościół czynić, jeśli chodzi podczas mszy, no to powinny też inne cuda Kościół czynić, prawda? Ja tutaj podpowiem, bo może ten Kościół jeszcze do tej pory na taki wspaniały na taką wspaniałą pomoc ludziom po prostu nie wpadł na taki pomysł, żeby po prostu potrzebującym ludzi transfuzję w szpitalu, mającą odpowiednią grupę krwi, tą, którą miał Jezus Chrystus, proszę wysyłać księży z tą Eucharystią, prawda, do szpitali i ratujcie ludziom życie, prawda? No i posłuchajmy dalej, co mówi ten ksiądz. I wiemy, jak wyglądał. W związku z tym, że wiemy, jak wyglądał, jaką miał grupę krwi, mniej więcej ile miał wzrostu, jak wyglądało jego umęczone ciało, mamy różne świadectwa, od tego momentu można czynić rzeźby na przykład Jezusa Chrystusa. Tylko co to ma znaczenie, że my, katolicy, nie modlimy się do rzeźb czy do obrazów. Nawet takie zarzuty były stawiane przez protestantów. My modlimy się do Boga, a to tylko jedynie ma nam w jakiś sposób pomagać. Czyli modląc się na przykład do obrazu, który przedstawia Matkę Bożą, nie modlę się do obrazu, tylko proszę za wstawiennictwem Matki Bożej, żeby zanosiła prośby do Boga Wszechmogącego. Na tym to polega. Dlatego od tego momentu, kiedy przyszedł Jezus Chrystus na świat, możemy pozwolić sobie na to, żeby czynić rzeźby. Choć nie chodzi tu o rzeźby same w sobie. Tyle, jeśli chodzi o wytłumaczenia na te cudowne komentarze, które nieustannie się pojawiają, jak zdarta płyta, która się powtarza. Człowiek jest powołany, no aby dobra, wysłać Boga przez... To następne pytanie do księdza tutaj Michała Chacińskiego. Skoro stwierdził ksiądz, że Jezusa widzieli ludzie, no pierwszymi przede wszystkim byli apostołowie, no bo wy macie tak zwaną sukcesję apostolską, więc no tymi pierwszymi chrześcijanami, prawda, tak jak tutaj co niektórzy potrafią mówić, że apostołowie byli katolikami, więc jako pierwszymi katolikami byli apostołowie. Proszę mi pokazać ten obraz Jezusa Chrystusa, którego apostołowie namalowali. Widząc, że można, jak to ksiądz przed chwilą stwierdził, można czynić sobie obraz i figurki Jezusa Chrystusa, proszę mi pokazać obraz Jezusa Chrystusa, który był namalowany przez apostołów, prawda? No bo nie powiem już przez ewangelistów, którzy napisali Ewangelię Marka, Łukasza, wiemy tak, Mateusza, no bo to są ewangeliści, którzy
prawdopodobnie Jezusa w ogóle nie widzieli, to są uczniowie apostołów, no ale apostołów było 12. Już pomijając ten fakt, że z 12 apostołów mamy tylko listy Pawła, Piotra i Jana. No ale to mniejszy z tym. No jeszcze może dodam Jakuba, okej, tam ile się znajdzie. Niech będzie 5, zaokrąglimy. A gdzie pozostałe 7? Dobrze. No więc księdze Micha, księdze, jak nawet nie wiem, że chcę, okej. Księdze Michale, dlaczego z obrazem Jezusa Chrystusa apostołowie nigdzie nie latali? Czemu apostoł Paweł, który też miał przecież objawienie Jezusa Chrystusa, z tym żadnym obrazem nigdzie nie malował, nie polecał, nie wiem, nie robili kopii i kopii tych obrazów? Trzeba było czekać 2000 lat prawie, dopiero aż Faustyna, siostra Faustyna, będzie miała widzenie Jezusa Chrystusa i wtedy obraz Jezusa Chrystusa można było namalować, prawda? No ale gdzie są te obrazy, które namalowali apostołowie? Nie malowali i nie czynili sobie, bo przestrzegali dekalog. I na zakończenie, bo tu nie będę nic dodawać, bo tu nie ma co już ode mnie dodawać, prawda? Rozsądni ludzie, naprawdę, rozsądni ludzie, to normalnie, ja nie wiem, takiemu księdzu to by, no nie wiem, parchli prosto w oczy takim śmiechem, żeby go śmiechem zabili normalnie, ja nie wiem. Ta peruka by mu tam, znaczy on nie ma peruki, te resztki, nie wiem, co tam ma. Broda by mu spadła. Jakby normalna osoba myśląca parskła śmiechem, to by mu ta broda odpadła. Ufa, ręce opadają. Jak można naprawdę takie rzeczy opowiadać i katolicy to łykają, oni się z tym zgadzają. Ja nie wiem, jak teraz, zobaczmy. Zobaczmy teraz, ile jest komentarzy. 17 komentarzy. Rzucę tak jeszcze okiem, może niech się utrwali. Zobaczcie sobie na komentarze. Mamma mia, telefon syna, małe litery. Co tu teraz zrobić? Co tu pisze? Szczęście Boże, wszystko jasno wytłumaczone. Niech Bóg księdza błogosławi. Tylko który? Bo chyba nie Jezus Chrystus, naprawdę. Czyściec istnieje, bo wielu świętych, okej, okay, to może tam dalej gdzieś coś mówi. Chyba święty Paweł napisał, co? Wszak, że Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. A no właśnie, to samo co na kanale Alberta można usłyszeć, tak? No, same pochwały, no to są pochwały, no. Bardzo lubię katechezy księdza. Nie wiem, może jak jest jakiś konkretny komentarz, to jest usuwany. Zobaczymy jutro, nawet nie jutro, może jeszcze dzisiaj opublikuję to nagranie i wrzucę na kanał tego księdza i zobaczymy, co mi odpowie, bo to jest niesamowite, naprawdę, to jest niesamowite. Ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, że ten ksiądz miał odwagę coś takiego powiedzieć publicznie, naprawdę. Ja wam szczerze mówię, naprawdę, jakby ten ksiądz gdzieś bym rozmawiał z tym księdzem, jak to się mówi, vis-a-vis, w cztery oczy, i by mi takie rzeczy mówił prosto w oczy i uśmiechał się w taki szyderczy, głupkowaty sposób pod nosem, to naprawdę, żeby w ucho dostał. Bo ja bym nie wytrzymał, naprawdę. No to, nie wiem, mi by szybko się nerwy poniosły. I dostałby naprawdę, dostałby w ucho za takie kłamstwa, bezczelne kłamstwa, nie wiem. Brak słów, naprawdę. No cóż, to tyle w tym nagraniu. Teraz mogę i spokojnie spać.